W Ewangelii słyszeliśmy, że mędrcy zaczynają przemawiać, ujawniając swoje intencje. Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon. Oddanie czci Bogu jest celem ich drogi, celem ich wędrówki. Istotnie, gdy przybyli do Betlejem, zobaczyli dziecię z matką Jego Maryją, padli na twarz i oddali Mu pokłon. Jeśli tracimy poczucie adoracji, to tracimy sens drogi życia chrześcijańskiego, które jest pielgrzymowaniem do Pana, a nie ku nam samym. Przed tym zagrożeniem przestrzega nas Ewangelia, przedstawiając obok mędrców postacie, które nie potrafią adorować. Jest to przede wszystkim król Herod, który używa wyrażenia adorować, ale w sposób podstępny. Istotnie prosi mędrców, aby poinformowali go o miejscu, w którym znajdowało się dziecko, abym ja mógł pójść i oddać mu pokłon, jak mówi. Jednakże Herod czcił samego siebie i dlatego chciał się uwolnić od dzieciątka, posługując się kłamstwami. Czego nas to uczy, że człowiek, kiedy nie adoruje Boga, ma skłonność do adoracji swojego ego? Także życie chrześcijańskie bez oddawania czci Panu może stać się uprzejmym sposobem na adorowanie siebie samego i swoich umiejętności. Chrześcijanie, którzy nie potrafią adorować, właśnie mogą przyjść i w sobie wytworzyć taką postawę jak Herod. Jest to poważne zagrożenie posługiwać się Bogiem, a nie służyć Bogu. Ile razy myślimy i myśleliśmy, myliliśmy interesy Ewangelii z naszymi, ile razy pokrywaliśmy religijnością to, co zapewniało nam wygodę, ile razy myliliśmy władzę według Boga, która oznacza służenie innym, z władzą według świata, która jest służeniem sobie samym. Oprócz Heroda w Ewangelii są inni ludzie, którzy nie potrafią adorować. Są to arcykapłani i uczeni ludu. Wskazują Herodowi z najwyższą precyzją, gdzie się miał narodzić Mesjasz, w Betlejem w Judei. Znają proroctwa i dokładnie je przytaczają. Wiedzą, gdzie iść, ale nie idą. Wielcy teologowie, ale nie idą. Wiedzą wszystko dokładnie, ale nie idą. Również z tego możemy wyciągnąć lekcję. W życiu chrześcijańskim nie wystarczy wiedzieć, nie wychodząc ze swoich ograniczeń, nie spotykając się, nie adorując, nie znamy Boga. Na niewiele lub na nic się zdadzą teologia i skuteczność duszpasterska, jeżeli nie zegniemy kolan, jeśli nie czynimy tak jak mędrcy, którzy byli nie tylko mądrymi organizatorami podróży, ale pielgrzymowali i adorowali. Kiedy adorujemy, zdajemy sobie sprawę, że wiara nie sprowadza się do zestawu pięknych doktryn, lecz jest relacją z żywą osobą, którą się kocha. Stając w twarz z Jezusem, poznajemy Jego oblicze. Adorując, odkrywamy, że życie chrześcijańskie to dzieje miłości z Bogiem, których nie wystarczają dobre idee, ale trzeba postawić Go na pierwszym miejscu. Tak, jak czyni to ktoś zakochany z osobą, którą miłuje. Takim właśnie musi być Kościół, oddający cześć, zakochany w Jezusie, swoim oblubieńcu. Na początku roku odkrywamy adorację jako wymóg wiary. Jeśli będziemy umieli uklęknąć przed Jezusem, to pokonamy pokusę, by każdy parł do przodu swoją drogą.
Adorowanie jest w istocie dokonywaniem wyjścia z największej niewoli, z niewoli samego siebie. Adorowanie to stawianie Pana w centrum, abyśmy nie byli już skoncentrowani na sobie. Chodzi o nadanie właściwego ładu rzeczom, dając Panu Bogu pierwsze miejsce. Adorowanie to stawianie Bożych planów nad moim czasem, moimi prawami, moimi przestrzeniami. To przyjęcie nauczania Pisma Świętego. Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon. Bogu Twemu. Adorować to odczuć wzajemną przynależność do Boga. To powiedzenie do Niego Ty w głębi swej duszy. To zaniesienie Jemu życia, pozwalając Mu wejść w nasze życie. To sprawienie, aby wstąpiła na świat Jego pociecha. Adorowanie to odkrycie. Adorowanie to odkrycie, że aby się modlić, wystarczy powiedzieć Pan mój i Bóg mój. I dać się przeniknąć Jego czułości. Adorować to znaczy spotkać Jezusa bez listy próśb, ale z jedną prośbą, aby z Nim przebywać. To odkrycie, że radość i pokój rosną wraz z uwielbieniem i dziękczynieniem. Kiedy adorujemy, pozwalamy Jezusowi nas uleczyć i zmienić. Adorując, dajemy Panu możliwość przemienienia nas Jego miłością, rozjaśnienia naszych ciemności, dania nam sił w słabości i odwagi w trudnych doświadczeniach. Adorować to znaczy docierać do tego, co najistotniejsze. To sposób na odzwyczajenie się od wielu rzeczy bezużytecznych, od uzależnień, które znieczulają serce i zamraczają umysł. Adorując, uczymy się bowiem odrzucania tego, czego nie należy czcić, a więc bożka pieniędzy, bożka konsumpcji, bożka przyjemności, bożka sukcesu, naszego ego ustanowionego bożkiem. Adorować to czynić siebie małym w obliczu Najwyższego, aby przed Nim odkrywać, że wspaniałość życia nie polega na posiadaniu, ale na miłowaniu. Adorować to odkrywać, że jesteśmy braćmi i siostrami w obliczu misterium miłości, która przekracza wszystkie i wszelkie dystanse. To zaczerpnąć dobra ze źródła, to znaleźć w Bogu również bliskim odwagę, by również zbliżyć się do innych. Adorować to milczeć w obliczu Boga Słowa, by uczyć się wypowiadania słów, które nie ranią, ale dają pocieszenie. Adoracja jest gestem miłości odmieniającym życie. To czynienie jak mędrcy, to przynoszenie Panu złota, aby Mu powiedzieć, że nic nie jest cenniejsze niż On. To ofiarowanie Mu kadzidła, aby powiedzieć, że tylko wraz z Nim nasze życie wznosi się ku temu, co wysokie. To wręczenie Mu mirry, którą namaszczano, ranne i rozlate ciała, aby obiecać Jezusowi, że pomożemy naszemu bliźniemu spychanemu na margines i cierpiącemu, ponieważ On tam jest. Drodzy bracia i siostry, dziś każdy z nas może zadać sobie pytanie, czy jestem chrześcijaninem adorującym? Wielu chrześcijan modlących się nie potrafi adorować. Zadajmy sobie pytanie. Znajdujemy w naszych dniach czas na adorację i tworzymy przestrzeń na adorację w naszych wspólnotach. Dla nas, jako Kościół, należy zadanie, abyśmy wypełniali słowa, którymi modliliśmy się dzisiaj w psalmie. Czy my znajdujemy czas i możliwość adoracji?
do nas, jako Kościoła należy, byśmy modlili się, uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi, adorując również i my, odkryjemy, podobnie jak mędrcy, sens naszego pielgrzymowania i podobnie jak mędrcy, doświadczymy bardzo wielkiej radości.